Opłaty za wywóz śmieci w Wałbrzychu idą mocno w górę. Za wywóz segregowanych odpadów zapłacimy miesięcznie 27 zł za osobę. Za niesegregowane dwa razy więcej. Skąd ta nagła i wysoka podwyżka? Jak tłumaczy Aleksandra Winiarska z Biura Infrastruktury i Nieruchomości, opłaty za wywóz śmieci nie były w Wałbrzychu podnoszone od kilku lat. W międzyczasie znacząco wzrosła liczba produkowanych przez Wałbrzyszan odpadów, a także szereg kosztów związanych z ich późniejszym zagospodarowaniem. W tym roku szacuje się, że Wałbrzyszanie średnio wytworzą ponad 400 kg odpadów na osobę. To oznacza, że tylko tegoroczna góra śmieci miałaby objętość Zamku Książ. Z obliczeń wynika, że w ostatnich latach z powodu zamrożenia opłat dla mieszkańców gmina systematycznie coraz więcej dopłacała do gospodarki odpadami. Absolutnie, to jest podstawowa sprawa, to jest ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów, a szczególnie ograniczyć ilość plastiku i folii. Urzędnicy przestrzegają, że obecna opłata na poziomie 27 zł może w kolejnych latach jeszcze bardziej wzrosnąć, jeśli nadal będziemy produkować coraz więcej odpadów we własnych domach. Wałbrzyska fabryka Toyoty zwiększy moce produkcyjne o drugą linię produkcyjną silnika TNGA oraz elektrycznych przekładni hybrydowych, tworząc razem hybrydowy zespół napędowy 1.5. Oznacza to też nowe miejsca pracy, na które rekrutacja ruszy w 2020 roku. Ogłoszone dwa nowe projekty związane są z budową kolejnej linii produkcyjnej elektrycznych przekładni hybrydowych ECVT-1.5 oraz współpracujących z nimi silników benzynowych TNGA-1.5. Hybrydowe zespoły napędowe 1.5 z Polski będą montowane m.in. w czwartej generacji Toyoty Yaris. W 2020 roku rozpocznie się rekrutacja co najmniej kilkudziesięciu nowych pracowników do fabryki w Wałbrzychu. Dzięki wszystkim projektom związanym z technologią hybrydową wartą łącznie 2 miliardy złotych, poziom inwestycji w obu zakładach Toyota Motor Manufacturing Poland wzrośnie do ponad 5,5 miliardów złotych, a zatrudnienie do ponad blisko 3000 osób. Wałbrzych, Głuszyca i Jedlina-Zdrój powołują nową spółkę, której zadaniem będzie poszukiwanie inwestorów lub najemców komunalnych gruntów i nieruchomości. Porozumienie jest otwarte, więc będą mogły dołączyć do niego kolejne gminy. Dotychczas obsługą potencjalnych inwestorów zajmowały się w gminach odrębne biura. Tak jak w przypadku Wałbrzycha, zadania były często tak podzielone, że inwestor musiał załatwiać wiele spraw w różnych wydziałach. W porozumieniu z Głuszycą i Jedliną-Zdrój utworzona zostanie nowa spółka, InWałbrzych, która przejmie te zadania od gminy. Utworzenie spółki w Wałbrzychu wiązać się będzie z pewną reorganizacją w Urzędzie Miejskim. Biuro Promocji Kultury i Sportu ma zostać połączone z Biurem Edukacji i Wychowania, a część pracowników oddelegowana do spółki InWałbrzych. Kapitał początkowy spółki wyceniono na niespełna 5 milionów złotych, z czego 440 tysięcy to wkład własny gminy Wałbrzych, a reszta to grunty nieruchomości wniesione aportem. Głuszyca i Jedlina wykupią udziały o wartości 10 tysięcy złotych każda. Do spółki w każdej chwili będzie mogła przystąpić inna gmina. Rada Miejska wyraziła zgodę na utworzenie spółki przy 21 głosach za i 3 głosach przeciw.